Proszę Państwa, szacuje się, że do Polski przybyło już ponad 2 miliony uchodźców i właściwie w mniejszych miejscowościach czy większych miejscowościach naszego kraju, wszędzie na ulicy słychać język ukraiński. No i teraz pytanie, czy Ukraińcy mogą swobodnie porozumieć się z Polakami i odwrotnie, czy jednak na pewne pułapki językowe trzeba uważać? To będą pytania, które zadam mojemu i Państwu gościowi. Wira Rasniuk, filolog ukraiński, studiowałaś filologię ukraińską z językiem polskim, tak? Tak jest. Dzień dobry. Dzień dobry w ogóle, tak. Dodajmy, że Wira od kwietnia będzie naszą redakcyjną koleżanką. Jej artykuły będą Państwo mogli śledzić na portalu TVP Wrocław. Tak jest. No dobra, no to zacznijmy od podstaw. Czy dla Ciebie nauka języka polskiego była czymś trudnym? Szczerze mówiąc, tak, studiowałam język polski na uniwersytecie, więc tak, to była taka wiedza z gramatyki, literatura też polska. Natomiast wiem, że w ciągu jednego roku można się nauczyć języka polskiego, więc najważniejsze tutaj właśnie mieć chęć tak, do nauki. Bo tych podobieństw między naszymi językami jest całkiem sporo i czasami jesteśmy nawet w stanie się zrozumieć, używając swoich języków, chociaż nie zawsze. Jak to oceniasz? Tak, to prawda. Największa różnica tkwi w ortografii, czyli w pisowni. Język a ukraiński posługuje się cyrylicą, natomiast język polski posługuje się łaciną. Jeżeli mówimy o pisowni, tutaj niestety pojawia się problem. Natomiast w mówieniu naprawdę są bardzo dużo podobnych wyrazów, więc możemy się dogadać, tak? Jest dużo podobnych wyrazów, ale jest też sporo wyrazów, które wymawiamy tak samo, ale znaczą zupełnie co innego. Tak. W językoznawstwie znane są jako takie słowa fałszywi przyjaciele, tak? I brzmią bardzo podobnie, ale różnią się znaczeniowo. I to jest ważne, bo może tak być, no warto myślę, żeby powstawały w ogóle jakieś takie słowniczki, bo może dochodzić do nieporozumień tak, różnego rodzaju, faktycznie, zarówno u Polaków, jak i u Ukraińców. No ale mamy jakieś przykłady takich słów? Tak, mogę wymienić kilka przykładów. Na przykład słowo drużyna. Tak, w języku ukraińskim to znaczy żona, tak? Aha, okej, okay, czyli drużyna to jest w ukraińskim żona, u tak nas oczywiście no, drużyna sportowa, tak, chociażby, tak? Tak, tak. A, w ten sposób na przykład też słowo prosto w języku ukraińskim oznacza łatwo. Tak, jeżeli chcemy powiedzieć proszę iść prosto, po ukraińsku musimy powiedzieć Будь ласка, йдіть прямо. Прямо, tak? Tak. No i to muszą Państwo najlepiej zapamiętać, bo mogą być różnego rodzaju problemy, właśnie kiedy będziemy się między sobą komunikować. A jednak obserwujesz pewnie teraz tą komunikację między Polakami i Ukraińcami. Czy jednak jesteśmy w stanie się mimo tych różnic dogadać ze sobą? Tak, ze własnych obserwacji widzę, że tak. I tutaj w grę też wchodzą gesty, uśmiech i oczywiście dużo empatii i cierpliwości. Też niedawno była właśnie świadkiem rozmowy dwóch kobiet. Jedna mówiła po polsku, druga po ukraińsku. I nawet zaproponowałam pomóc, także mogę tutaj przetłumaczyć. Powiedzieli, że nie, dziękuję, że właśnie potrafią się dogadać. I trochę nawet stało mi wstyd, bo obserwowałam tę rozmowę dalej i faktycznie jakby potrafią się dogadać. Może dojść do takiej sytuacji, że my nie będziemy potrafili się posługiwać jednym i drugim językiem, ale będziemy się rozumieć, tak? Bo ze względu na to, że mamy tak dużą obecnie mniejszość ukraińską w naszym kraju, no to na pewno będziemy mieli cały czas Polacy będą mieli cały czas do czynienia z Ukraińcami i oczywiście naturalnie odwrotnie. A jakieś takie
konkretne różnice, nie wiem, może formy grzecznościowe, jak to wygląda w języku ukraińskim, a w języku polskim? Tak, na przykład mamy taką istotną różnicę. Nie używamy w języku ukraińskim form pan, pani. Tak, tylko zwracamy się na wy. To znaczy, jeżeli chcemy powiedzieć, przepraszam, czy pan, pani może mi pomóc, mówimy, przepraszam, czy wy możecie mnie dopomóc ty? Czyli jakby zwracacie się na ty. Na ty albo na wy, trochę jak w języku angielskim. Tak, to nie znaczy, że jesteśmy niegrzeczni, tylko właśnie używamy tych form. Mówisz, że w rok można się nauczyć języka polskiego, będąc Ukraińcem. Tak. Bo też kiedyś pracowałam na kursach językowych i właśnie widziałam, że od zera ludzie zaczynają uczyć się języka polskiego i w ciągu jednego roku potrafią już mówić i nawet iść na studia w Polsce. A dla Ukraińców co jest najtrudniejsze w języku polskim? Co byś oceniła? Poza oczywiście, no już wspomniałaś alfabet, tak? Cyrylica, łacina, ale no, język polski jest jednak uważany za jeden z najtrudniejszych na świecie. Co stanowi według ciebie największy problem? Myślę, że wymowa. Tak, język polski jest z jednej strony miękki, z drugiej strony syczący i czasami naprawdę trudno jest wymówić niektóre wyrazy. Swego czasu rozmawiałem z taką grupą Francuzów po angielsku i oni właśnie prosili mnie, żebym coś powiedział po polsku. I według nich język polski brzmi trochę jak taki wąż, który się przesuwa. Są takie tam żarty. Tak, że po prostu kompletnie nawet nie są w stanie wysłyszeć słów poszczególnych w tym języku. No ale rok można się nauczyć, a w języku polskim właśnie a propos tych trudnych słów, no to mamy różnego rodzaju takie językowe łamańce, typu chrząszcz brzmi w trzcinie i tak dalej. Czy w języku ukraińskim znajdziemy takie trudne wyrażenia, rymowanki, które no, stanowią problem? Może teraz nie jestem w stanie przypomnieć sobie takich bardzo skomplikowanych, natomiast kilka pamiętam, na przykład Ворона проворонила воронення, albo їхав Проків з Прокопихою i маленькими прокопенятами. Jesteś w stanie to przetłumaczyć? Czy... Tak, w pierwszym przypadku Ворона zgubiła swoje dziecko, tak, a w drugim pan o takim nazwisku jechał ze swoją żoną i z małymi dziećmi. I jakby i wszyscy mają nazwisko Prokopów. Rozumiem. No, jak każdy język ma takie swoje wyrażenia. Powiedz, proszę, troszeczkę z innej beczki jeszcze zapytam, bo już nasza rozmowa właśnie dobiega końca, ale już odchodząc od języka, no ponad 2 miliony obywateli Ukrainy w tym momencie na terenie Polski. Jak oceniasz pomoc, jaka jest im okazywana tutaj na terenie Polski? Już króciutko oczywiście. Pomoc jest ogromna. Widzę ogromne wsparcie i też w pierwsze dni wojny byłam na przejściu granicznym w Medyce i właśnie widziałam ilość osób i jakby jestem pod ogromnym wrażeniem. Więc zawsze, jak jest okazja, zawsze mówię, że jestem bardzo wdzięczna i wszyscy i muszę, moje znajomi... Muszę ci tu przerwać, tak, bo już słyszę w słuchawce, że musimy kończyć nasz program. Wira Rasniuk, dziennikarka, filolog ukraiński, była moim państwa gościem. Dziękuję ci za tę rozmowę. Dziękuję.